Mój nastoletni syn ostatnio do mnie przyszedł z takim pytaniem, z taką refleksją, że nigdy nie sądził, że będzie się cieszył, że ktoś zginął. Pokazują, jak słynne już drony Bajraktary bombardują kolumny rosyjskich żołnierzy i w każdym z nas jest taka niezdrowa radość, że ci ludzie giną. I to jest taka moja największa pretensja do tego dyktatora, że wzbudził w nas takie złe odczucia, złe emocje. Są głosy, pojawiają się głosy, że to nie jest nasz konflikt, że nie powinniśmy interesować się Ukrainą. Nie ma nic gorszego w tej sytuacji niż zachowanie bierności i nieokazania solidarności z Ukrainą. To jest nasz obowiązek i też bardzo się cieszę, że my jako naród, jako Polacy zdajemy egzamin w tej sytuacji. Liczne manifestacje, demonstracje, wiece, ale również taka czysto ludzka pomoc, organizowanie zbiórek, pomoc dla Ukraińców. Serce rośnie, kiedy patrzy się, jak nasz naród staje na wysokości zadania. Armia rosyjska, rosyjski żołnierz zabija bezbronne dzieci, kobiety, osoby starsze. To jest niedopuszczalne i wyrażamy swój stanowczy protest przeciwko takiemu okrucieństwu. Ale jesteśmy tu dzisiaj także po to, żeby wyrazić pełną solidarność z narodem ukraińskim, który dzielnie stawia opór najeźdźcy. Bohatersko broni się Kijów i inne miasta, heroicznie walczy cała Ukraina, atakowana ze wszystkich stron, ale Ukraina tak naprawdę broni w tym momencie i Polski, i Europy przed, jak słyszeliśmy już wcześniej od moich przedmówców, rosyjskim imperializmem. No, to, co widzimy i to, co nam pokazują w telewizji, jest to po prostu ludobójstwo. To, co wyczyniają żołnierze rosyjscy, to proszę Państwa, ja nawet sobie nie mogłem wyobrazić, żeby czołg najeżdżał samochód, z tyłu czy z przodu go rozgniatał z ludźmi, którzy są w samochodzie. I wiele innych podobnych obrazków można by tutaj przytaczać. Myślę, że kiedyś tym wszystkim barbarzyńcom przyjdzie za to zapłacić i do tego również powinniśmy się przyczynić. Ukraińcy, broniąc swojego kraju, bronią nie tylko siebie, ale bronią nas, bronią całej Europy Zachodniej, łącznie z Polską, łącznie ze wszystkimi państwami. Chwała Ukrainie, chwała Ukraińcom. Dziękuję Wam bardzo.